jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwojewski, razem ze mną trener Mirosław Okniński. Witam, trenerze. Witam wszystkich. Dzisiaj jedna czapka mniej. Delta Optical, doskonała optyka. Znajdę was nawet w nocy. Termowizory, noktowizory, lunety. Przy pomocy tego sprzętu znajdę was. Ła! Trenerze, dzisiaj poruszymy tylko dwie sprawy, dwie najważniejsze. Michał Oleksiejczuk i Szymon Kołecki. Zaczniemy od Michała Oleksiejczuka. No, fantastyczne zwycięstwo Michała. KO w pierwszej rundzie. TKO, ten przepraszam bardzo. Kilka słów odnośnie występu Michała. Co mogę powiedzieć? Safe.pl, jesteśmy bezpieczni. Garant, profesjonalna broń. No, jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o Michała, no to Michał nigdy nie był w tak dobrej formie, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, psychiczne, no o wszystko. Ja widziałem 2 tygodnie przed galą, miał taką formę, że ja byłem przerażony. Mówię, jak jest tak dobrze, to się coś spierdoli. Po prostu byłem przerażony, że jest za dobrze. Jak jest za dobrze, to zawsze, a to kontuzja, a to nie wiem, choroba, a to po prostu samolot spadnie, no nie wiem. Po prostu byłem przerażony, że jest za dobrze. Właśnie, i Michał też mówił, że to był jego najlepszy okres przygotowawczy w karierze. Po walce, czemu ten okres był tak wyjątkowy i tak dobry? Co zmieniliście? Czy Michał dojrzał do tego, że nie przetrenowywał się, dojrzał do tego, że robił bardzo dokładnie zapasy, bardzo dokładnie jiu-jitsu, dokładnie stosował dietę, robił dobre treningi siłowe z Łukaszem Bordem, robił boks z Iwanem Kryłowem. Robił jiu-jitsu tutaj u nas w Akademii, robił wyśmienite sparingi w Akademii, ma swoich chłopaków od siebie tam z Włodawy, zapaśników, którzy mu pomagali, którzy świetnie mu robili, pomagali robić zapasy. U nas też zapasy robił z Karolem, który jest bardzo dobrym zapaśnikiem, Karol Turczyński, więc robił zapasy, robił jiu-jitsu mu pomagał od nas Ostry, no z Akademii Sportu Walki Wilanów, także powiem w ten sposób, że no nie miał żadnych słabych stron. Przygotowanie siłowe, przygotowanie bokserskie, jiu-jitsu, zapasy, robił nie za dużo treningów, ale robił je dokładnie. Przed samą galą poluzował, też złapał taką świeżość. No, powiem, że naprawdę bardzo dobrze. Michał pokazał w klatce wielką presję. On tak dużą presję wyrządzał na swoim przeciwniku, że on się pogubił moim zdaniem. I ten lewy hak po prostu dobił. I koniec pojedynku. Tak się spodziewaliście, że tak się zakończy i tak szybko? Plan był taki, że Michał poprawił zapasy, poprawił jiu-jitsu. A tam chyba nawet wybronił jakieś obalenie. Wybronił 2 obalenia. Poprawił zapasy, poprawił jiu-jitsu. Ale i tak najmocniejszą stroną jego jest szybkość. Są takie ciosy nieprzewidywalne. Michał ogólnie, jak do mnie przyszedł, zawsze lubił presję i zawsze nokautował. Więc ja mówię tak, jeżeli mamy zawodnika, który zawsze lubi presję, zawsze nokautuje, to trzeba to jeszcze podnieść na wyższy poziom. Dlatego, że on wcześniej nokautował na przykład koniec z pierwszej rundy, czy w drugiej rundzie, a tutaj po prostu podnieśliśmy tą szybkość, pracy na nogach, szybkość, większa presja. Stwierdziliśmy, że jeżeli chodzi o tego Degastańczyka, że on ma bardzo dobry kickboxing, bardzo dobre zapasy, bardzo dobre jiu-jitsu. Najsłabszą jego stroną jest boks. I on nie lubi się bić jakby w takim półdystansie. On lubi po prostu stawiać sobie ludzi nogami i później bić ich tam lewym czy prawym. Więc on sobie ustawiał w takiej walce kickbokserskiej i bił. Oczywiście umiał dobrze obalać, bo znał zapasy i znał jiu-jitsu, więc najlepszym rozwiązaniem była taka właśnie zmasowana presja.
No i postawiliśmy na taką presję od początku do końca, nie dać mu milimetra na zastanowienie i po prostu Michał perfekcyjnie zrealizował ten plan. No i po prostu kozacko było, no nie? Kozacko było, bo ten cały plan zrobił i poszło naprawdę dobrze. Poszło naprawdę dobrze. Trenerze, gdzie jest sufit Michała? Chłopak 26 lat, czwarte zwycięstwo w UFC. Nie piąte. Ja wiem, jedno no contest. Contest, tak. Którą wygrał, ale no czwarte zwycięstwo. No powiem tak, że to jest wyśmienity zawodnik. Najważniejsze co jest, dzięki uważam Szymonowi Kołeckiemu, który wszedł do naszego teamu. Szymon pokazał, że trzeba pracować jak profesjonalista, trzeba mieć dobrą dietę, dobre przygotowanie siłowe. Wszystkie elementy muszą być dopracowane do perfekcji. I Michał przejął jakby taki styl pracy i zaczął się w tym odnajdywać. I teraz widzę, że po prostu nie wiem, czy w tej precyzji za chwilę nie będzie lepszy od Kołeckiego. Że jakby Kołecki był mistrzem w tym, bo to jest człowiek komputer, a Michał, widzę, że chce być jeszcze większym mistrzem, jest bardzo młody. Michał bardzo szybko się uczy, łapie dobre rzeczy od ludzi, którzy są mądrzy, a złe rzeczy odrzuca. I no, na ten wiek nie widziałem tak mądrego zawodnika, żeby tak umiał wykorzystywać wszystkie dobre rzeczy, a odrzucać złe. Teraz chciałem przejść do trenera na gali UFC. Trenerze... Ła! Słynne ła. Wiem, że były zakłady buchmacherskie. Ja też wiem. To chodziło o to, czy nie? Dał znaczy, trener komuś znaczy, wygrać, czy nie? Znaczy, ja powiem w ten sposób, widziałem coś tam, że są zakłady. Tam dużo ludzi, znaczy znajomych mówi, żebym ja postawił. Ja nie postawiłem, ani nikt z moich znajomych, nikomu z moich znajomych nie mówiłem, że mają stawiać, że zrobię tak czy tak. Po prostu widziałem, że coś takiego jest, a ła, to ja zawsze krzyczę ła, więc to po prostu było obecne, to ła. Więc myślę, że teraz będą zakłady na ła, ale ła będzie zawsze, więc jak ła będzie zawsze, chyba może być tak, że w UFC podobno się wkurzyli. Tak? Tak. Czemu? Więc mogą nie dopuścić mnie, zakleją mi twarz i nie będę mógł krzyczeć. Czemu się wkurzyli? Przecież tam chodzi o show też. Nie wiem, podobno się wkurzyli, ale nie wiem, zobaczymy, no to się okaże. Komentatorzy też docenili trenera, motywację podczas walki, mówili, że tylko trenera słychać na hali. No, nie wiem, czy docenili. No, mówię tak. Słyszałem, że mówili, że ich zagłuszą, więc się może wkurzyli, że ich zagłuszam. Także ja jestem mega zadowolony. Teraz ja tam powiedziałem, że Michał mógłby się bić z tym, z Błachowiczem. No właśnie, skąd w ogóle taki pomysł? Bardzo duża krytyka jakby spadła na mnie, że jak to ja mogę, jak ja śmiem w ogóle takie porównania robić. Uważam, że Michał by wygrał z Błachowiczem, bo Błachowicz nie lubi po prostu takiej presji, a Michał ma tą presję dopracowaną. Michał poprawił jiu-jitsu, poprawił zapasy i Janek by mu mega leżał. Chodzi o to, że po prostu my jesteśmy tak samo mocni. To, że nie jest Michał jeszcze tak wysoko w rankingu, za chwilę będzie. I pokażemy wszystkim, że Polak potrafi i jeżeli Michał się nie boi wojowników z Dagestanu, to są, jeżeli chodzi o wojowników z Dagestanu, to wszyscy się ich boją. Wszyscy. Oni wchodzą do klatki i rozjeżdżają wszystkich i wszyscy są przerażeni, a Michał się ich nie boi i to pokazuje, że można wygrać z najlepszymi i myślę, że tu trzeba stawiać na Michała i wierzyć w Michała i że będzie dobrze. Ja mam jeszcze trzy pytania odnośnie UFC i przejdziemy do Szymona. Właśnie występ Janka Błachowicza. Jak trener może skomentować właśnie dyspozycję Janka tego wieczoru? Ja bym powiedział w ten sposób, że Glover Teixeira to był jak Michał Oleksiejczuk na tej zasadzie, że robił od początku cały czas presję. Janek się po prostu pogubił w tym i psychicznie po prostu przełamał Janka, tak samo jak Michał przełamał tego Gamzatowa. To było takie, jakie, ja uważam, że to jest takie porównanie. Okej, okay. I to wszystko. No, Janek, uważam, że Janek, bo tak,
Janek wygrał pas, obronił pas. Mhm. I to nie z byle kim. Tak. Ale jeden i drugi, czy to Reyes, czy ten. Adesanya. Adesanya, to byli kickbokserzy. Mhm. I oni pasowali Jankowi, bo trener Janka jest kickbokserem, jest bardzo dobrym kickbokserem, Złotkowski. I on Janka, jeżeli chodzi o kickboxing, dobrze prowadzi. Ale akurat Glover robi nie kickboxing, tylko robi MMA, bo łączy boks z zapasami, a to już Jankowi nie pasuje. I po prostu to był zawodnik stylistycznie, który nie odpowiadał Jankowi. Ja wiem mniej więcej, jak dla mnie, ja wiem, ja co, tak myślę, co UFC chciało zrobić, dając Jankowi możliwość zdobycia pasa. Pierwsza walka z tym, jak on tam miał, w 84 z mistrzem, z Rockholdem. Pierwsza walka z Rockholdem. Rockhold przez z 84 do 93. Ale zabił Rockholda, więc Janek był silniejszy. Mhm. Zabił go. Druga walka z Jacare. Janek go zabił, bo też przeszedł z 84. Reyes był kickboxerem, pasował stylistycznie Jankowi. I zdobył pas. Adesanya miał wygrać z Jankiem, a Adesanya miał być się z Jonesem i to by był wielki hit. A Janek im spierdolił całą robotę. Janek im zepsuł wszystko, bo wzięli Janka, żeby myślał, o, Janek przegra z Adesanią. Zawalczył świetnie. Tak, nie, zawalczył świetnie. I przegra Janek z Adesanią i oni będą mieli hit Adesanya-Jones. No ale teraz jak Janek im spierdolił cały biznes, no to moim zdaniem wymyślili Glovera, który stylistycznie nie pasuje Jankowi. I Janek też go moim zdaniem zlekceważył, bo myślał, że a stary, ja powiem szczerze też myślałem, że Janek wygra przez KO w pierwszej lub w drugiej rundzie, bo myślałem, że po prostu Janek będzie w stanie zatrzymać go ciosami. Nie udało się zatrzymać. To jest tylko sport, trudniej się broni, jakby pas niż się zdobywa. Chociaż przecież wygrał pas i obronił pas. I to z jakim zawodnikiem? Z Adesanią. Trener Jocz powiedział, że Adesania i Reyes byli lepszymi od Glovera. Oni nie byli lepszymi, oni byli innymi. Po prostu i Adesanya i Reyes byli bardziej lubią walkę kickbokserską. A Glover lubi boks i zapasy. To jest parterowiec ogólnie. Tak. I on, znaczy to nie jest parterowiec, to jest zawodnik MMA, bo dobrze miesza ciosy bokserskie z obaleniami. On udał, że wchodzi w nogi, trafił lewym sierpem Janka. Więc to był bardzo trudny, niewygodny przeciwnik. Uważam, że jakby Janek trenował z nami do tej walki, to uważam, żeby wygrał. Michał jakby narzucał Jankowi taką presję. Michał dużo poprawił zapasy. Właśnie bije i obala. I u nas tak dużo ludzi robi. To Janek by był przygotowany na takie coś, na presję. Naruszka tak samo robi presję. Naruszka mówi, że jak trenował właśnie z Jankiem, on mu cały czas presję robił, że szedł w niego, obalał. I mówi, że Janek nie lubi takich zawodników, którzy idą do przodu, robią presję. I jakby Janek trenował z takimi zawodnikami, to by był przygotowany na taki styl walki. A Janek do tej walki nie miał z kim trenować. Bo w ich teamie nie ma dobrych zawodników w 93, a my mamy ich mnóstwo. Dobra, kończymy temat Janka. Teraz jeszcze dwa pytania. Hasbulla był na gali. Widział trener Hasbullę, czy nie? Był Hasbulla, chciałem sobie zdjęcie zrobić, ale mówię tam, pogonaliśmy gościa z Dagestanu, może nie będzie chciał. Jeszcze pójdzie poduszenie. Kolejna sprawa. Wiem, że na gali UFC były trzy teamy. Team Ankos, team WC i team trenera. Wiemy, jakie też trener... O, dziękuję bardzo. Gratuluję. Nie obserwowałem tego. Święty Hubert, dokładnie. A no tak, Hubert. Patron, no tak. Dokładnie, ten patron. Słuchajcie, dzisiaj, a już nie będzie pewnie tego, bo to kiedy wyjdzie? No albo dzisiaj dodam, albo jakby jutro. Jakby wyszło dzisiaj, to trzeciego jest święto myśliwych, świętego Huberta, to Hubert jest naszym człowiekiem. I Delta Optical robi promocję dla wszystkich myśliwych, można 15% taniej kupić
noktowizory, termowizory, lunety, a nawet jak nie zdążycie na tą promocję, to polecam. Delta Optical jest super optika, znajdę was nawet w nocy. No to kupujcie, a ja postaram się go dodać dzisiaj, ten score, tak. Trenerze, no właśnie były trzy teamy, wiemy, że z Ankosem jest dobrze, ale z WCA no jest różnie. Przeciął się trener z nimi tam w Abu Dhabi? Ja powiem w ten sposób, z Andrzejem normalnie rozmawiamy, jest dobrze. Jeżeli chodzi o WCA, spotkałem Roberta Złotkowskiego, mówię, słuchaj, jesteśmy na gali, tu rozejm, możemy sobie zdjęcie razem zrobić jako Polacy, to. Robert mówi, dobra, zrobimy zdjęcie, ale muszę iść do góry, przyjdę i tego. No i się nie pokazał, nie zrobiliśmy zdjęcia. Spotkałem Roberta Jocza i mówię, słuchaj, no tutaj jesteśmy na gali razem i tego, to może zróbmy sobie zdjęcie, rozejm, nie będziemy się tam... A Robert Jocz mówi, nie, że on dziękuję bardzo i że nie chce sobie zrobić zdjęcia ze mną, no nie? No to nie chcę, to nie, no ja nie będę nikogo prosił, no nie? Ja chciałem, okazałem jakby to, że jest jakaś tam z mojej strony chęć porozumienia. Z ich strony nie ma, trudno. Ja na przykład też się ktoś tam pyta, a co, czy ja będę tam dojeżdżał teraz WCA po przegranej. Ja powiem tak, zdobyć pas mistrza UFC, zdobył tylko jeden Polak, tak? No bo kobieta zdobyła Joanna, a Janek, więc ja mam wielki szacunek dla Jana Bławowicza, że zdobył ten pas, że obronił za Adesanią, więc za to wielki szacunek. Wiadomo, że trenował WCA i oni to zrobili wspólnie, czy w porozumieniu, czy jak to tam nazwać. W każdym razie ja mam za to szacunek, a to, że tam jest rywalizacja i że ja tam ich wcześniej dojeżdżałem, no miałem swoje powody. Ale to teraz przegrali. No, to jest tak walka na wysokim poziomie, na milimetry. Każdy może przegrać. Jeżeli chodzi o Jana, to ja powiedziałem, że Jan ma słabą psychę, akurat, że w tej walce zawiodła psychika i że Jan się pogubił. I taka była prawda. Spotkało się to z ogromnym hejtem, no nie? Że ludzie, a co ty krytykujesz mistrza i w ogóle nigdy do tego nie dojdziecie, jesteście słabi w ogóle i tego. Ja myślę w ten sposób, że ja nie oceniam tego, czy my jesteśmy słabi, czy silni i dlatego oceniam, tylko ja jestem w sportach walki od 40 lat. Ja po prostu widzę, jak było. Janek po prostu był, tak jak zawsze był underdogiem, to wygrywał, a w momencie, gdy został, że to on wygra, to nie uniósł tego ciężaru i się zawaflował, tam przynosił piwo i w ogóle i tam się kolegował z tym Texterą. Textera przyszedł po pas, zabrał go i już, no nie? A jeżeli chodzi o moją opinię, to poparli ją fachowcy na świecie, bo jest na lowkick.pl czy coś, jest opinia fachowców ze świata, którzy się zgadzają ze mną. To nie znaczy, że oni się zgadzają ze mną, tylko oni potwierdzają to, co ja mówię, że Jankowi siadła psycha, że Glover go złamał i że po prostu dlatego przegrał. Ale ja mam takiego kolegę, pozdrawiam tutaj, Rafał Czerniakowski, z którym trenowałem karate, byłem jego sparring partnerem, on był tam mistrzem Polski w karate Kyokushin, wicemistrzem Europy i on do mnie powiedział tak, że wielokrotnie możesz być lwem na walce, ale przychodzi taki dzień, że jesteś tylko kotkiem, że po prostu dyspozycja dnia, brak formy. I ja tu nie, jakby powiedzieć, ja nie potępiam Jana, że akurat był w gorszej formie. Nie można być cały czas na formie zwyżkującej, tak? Jest tak, że Conor McGregor też wszystko wygrywał, a nagle dostał duże wypłaty, zaczął być mistrzem i nagle motywacja się skończyła i Conora nie ma, no nie? Podziwiam Jonesa, bo Jones przez wiele lat potrafił utrzymać ten tytuł i nigdy nie przegrywał, no nie? No to, co on teraz robi, to jest ło. A co robi? No, już może nie będziemy tego poruszali na wizji, ale tam jest grubo. Tak? No. No nie wiem. Aresztowany został. Tak? Ale siedzi, czy wyszedł? Nie wiem, czy siedzi, czy wyszedł, bo
Ale no tam była... Ma... Nie, że tam jakieś robił złe rzeczy. Świr jest. Świrem jest, ale, ale jeżeli jako sportowo... Sportowo, tak. No, często jakby powiedzieć ci, co osiągają ogromne sukcesy, są świrami. No. Na pewno. Dobra, trenerze, przejdźmy jeszcze do Szymona, bo zaraz trener mi jeszcze ucieknie, bo długo robimy... Garant! Profesjonalna bro. Safe.pl, jesteśmy bezpieczni. Wczoraj gruchnęła wiadomość, której no się chyba nikt nie spodziewał. Szymon Kołecki rozstał się z KSW. Szymona opinię znamy, no nie dogadali się po pierwsze odnośnie rywala, po drugie z tego co tam, tam wiemy finansowo. Trenera zdanie jakie jest na ten temat? Ja mam kilka zdań, no nie? Pierwsze to jest coś takiego, że Szymon miał dostać przeciwnika na poziomie nie wiem, Martina Zawady, że gorszego od Narkuna, lepszego od tego. Od Akopa. Takiej pośredniego. No. No i to by było dobre, bo Szymon by dostał gościa, który jest średni, dobry, ale nie jest lepszy od Narkuna. I Szymon by jedną walkę zrobił i by mógł z Narkunem walczyć tam za pół roku czy coś. Tu nie było mowy, że była mowa, że właśnie taki ma być dobry, ale nie najlepszy zawodnik. Nie ubliżając tu Martinowi Zawadzie, bo on jest super zawodnikiem, ja go bardzo szanuję i lubię, no ale Narkun to jest top. Narkun jest najwyżej, a on jest trochę gorzej. No i wtedy by było ok, no nie? To jest jedna wersja, no nie? A druga wersja, taka moja, ale to jest w ogóle bez porozumienia z Szymonem i ja to zawsze tam jakieś teorie spiskowe mam. Druga wersja to jest to, że może Fame po prostu złożyło super ofertę i Fame chce pokazać, że też robi sport i chce robić galę na najwyższym poziomie i chce ściągnąć do siebie olimpijczyka po to, żeby pan Lewandowski nie mógł mówić, że on robi tylko MMA, ale że właśnie Fame też robi MMA i to na dużym poziomie, gdzie mają olimpijczyka, mistrza olimpijskiego, supersportowca, więc jakby Fame wziął supersportowca do siebie, no to by zamknął usta panu Lewandowskiemu, no jak to w takiej organizacji walczy mistrz olimpijski, to znaczy, że potwierdza, że tam jest sport i tam są wartości. Więc to jest druga, a trzecia już najbardziej spiskowa teoria, to jest taka, że UFC zrobiło galę w godzinach polskich, gdzie trzech Polaków, Tybura, który jest tam w czołówce w ciężkiej wagi, Janek, który jest mistrzem i młody, gniewny Oleksiejczuk, który chce być najlepszy, trzech Polaków walczy i ogląda to cała Polska. I teraz wszyscy czekają, ten wygra, tamten wygra, czy Janek utrzyma pas i to i tamto. Ogląda to nadspodziewana duża ilość ludzi, ja ogląda wiem, to ile. 400 tam tysięcy ponad. W piku tyle w piku. Było. I teraz ogląda to mnóstwo ludzi. No. I kurde, jak przykryć ten sukces? Najlepiej zrobić aferę. No i co? Zrobimy, że Szymon się rozstał z KSW. A za chwilę się przecież może pogodzić i zrobimy walkę na Stadionie Narodowym Narkun Kołecki. Nie wiem. Ja to jest taka może spiskowa... Czego się kiedyś nie wymyślił. Spiskowa teoria, ale wiem, no. KSW jest mistrzem promocji. Może nie freakowej, takiej typu jak właśnie Fame, bo Fame jest mistrzem w tym akurat, ale KSW jest mistrzem przykrywania sukcesów innych federacji swoimi wydarzeniami. I na przykład tu UFC oglądają wszyscy, Janek wygrał, Janek przegrał. Nagle wrzucają informację, Kołecki odszedł z federacji. Co to kurde jest? O co tu chodzi? I wszyscy mają w dupie, czy Janek wygrał, czy przegrał, czy oglądało 400 tysięcy ludzi. Wszyscy się interesują, Kołecki, dlaczego Kołecki odszedł? Czy KSW mało płaci, czy dużo płaci? Czy będzie walka z Narkunem, czy nie? Więc jakby powiedzieć, uważam, że KSW wielokrotnie przykrywało jakieś duże sukcesy innych takimi działaniami. I to mają opracowane i wiem i uważam, że to może być jeden... Ja to jest moje takie, to jest teoria spiskowa, ale coś może w tym być. Wspomniał trener tutaj o Szymonie Kołeckim w Fejmie. Chciałby trener takiego transferu? Ja powiem szczerze, że bym chciał transferu do Fejmu z tej przyczyny,
żeby utrzeć nosa panu Lewandowskiemu, bo pan Lewandowski myśli, że MMA to jest jego, że to jest jego folwark, że on będzie szefem wszystkich szefów, prezesem wszystkich prezesów i że on będzie zarządzał polskim MMA. On będzie mówił, kto będzie trenerem, kto będzie sędzią, kto będzie zawodnikiem, kto dostanie licencję, kto może startować, kto nie może, a w ogóle kto może mówić o MMA, kto może... Pan Lewandowski myśli, że on zawładnie MMA. I to by na przykład taki start Szymona by był piękny, żeby panu Lewandowskiemu pokazać, że sorry, panie Lewandowski, ale pan nie dysponujesz wszystkim, nie rządzisz i konkurencja jest potrzebna i to było fajne. No, myślę, że tego to nikt by się nie spodziewał, mistrz olimpijski Fame MMA, grubo, grubo. Trenerze, jeszcze jedna sprawa. Ale może nie wiadomo, czy Fame by było stać na Kołeckiego, no nie? No bo Kołecki bierze grubo, więc KSW było stać, ale czy Fame będzie stać? Trener tutaj, gierka dobra. A może Heilig go weźmie? No właśnie, no jest jeszcze jedna organizacja. No. Może Heilig go weźmie, a może Fen wyłoży gruby hajs. No właśnie, dużo ludzi też mówi o Fenie, ale trener myśli, że Fen byłoby stać na Szymona Kołeckiego. Ja tutaj nie chcę umniejszać, ale no Szymon wiemy, no, że na pewno nie jest tanim zawodnikiem. A myślę, że są dwie federacje, które by było stać na Szymona w tej chwili. W sumie trzy. UFC, KSW i Fame. To są trzy federacje, które by było stać na Szymona. I myślę, że do UFC Szymek nie pójdzie, bo ma 40 lat, to więc to już raczej możemy sobie wykluczyć. Jeżeli chodzi o Fame, to uważam, że są duże szanse, żeby Fame poszedł do, znaczy, żeby Kołecki poszedł do Fame. A KSW oczywiście mogą się pogodzić, może zrobić walkę z Narkunem, zapłacą z miliona i będzie okej, no nie? I wtedy będzie Narkun leżał, będzie bity, będzie płakał. Safe.pl, jesteśmy bezpieczni, garant, profesjonalna broń. No i co? Kończymy? Delta Optika, Optical, doskonała optyka, noktowizory, termowizory i lunety. Dobra, trenerze, dziękuję za rozmowę. Wyszło długo, ale myślę, że poruszyliśmy wszystkie tematy. Dawno też mnie nie było. Trenerze, co, jeszcze raz gratulacje za Michała Aleksiejczuka. No, znakomite zwycięstwo. No i czekamy na rozwikłanie tej sprawy, na rozwiązanie sprawy z Szymonem Kołeckim. Zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy. No. Co by nie było, to na pewno będzie wesoło. A to jeszcze tylko jedno pytanie. To, czyli na Narkuna było za szybko? Znaczy, powiem tak, że plan był taki ogólnie, że jeżeli Narkun, to ktoś przez Narkunem i wtedy możemy Narkuna. Okay. Taki był plan i tak Szymek myślał, że po prostu, że federacja po prostu mu teraz da kogoś jeszcze raz, znaczy na jedną walkę i Narkuna wtedy możemy robić na stadionie narodowym, na grubo. Też ludzie by na to czekali, co będzie, co się wydarzy, no ale może Szymon zawalczy na przykład w boksie z Don Casio, królem i co? I król będzie leżał, będzie bity, będzie płakał. To by było już za grube. Trenerze, Fame może pójść jeszcze ostro, ma czas. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego.